Urodziłem się w rodzinie niekatolickiej. W rodzinie oficera Ludowego Wojska Polskiego, majora, oficera politycznego. Atmosfera w mojej rodzinie była marksistowsko-leninowska, partyjna. I tak w tej rodzinie się wychowywałem. Oczywiście nie chodziłem na religię ani w szkole podstawowej, ani w szkole średniej. Wszyscy chodzili, tam gdzieś chodzili do jakiegoś kościoła, no nie chodziłem, bo nie wolno mi. Rodzice mnie, nie wolno było mi chodzić. Więc sobie żyłem jak żyłem. Święta Bożego Narodzenia, czy święta Wielkiej Nocy, to dla mnie się kojarzyły z dobrą wyżerką przede wszystkim i z prezentami. To był czas szkoły. Potem przyszły studia. No studia już bardziej takie bogatsze. Pierwszy rok zacząłem studiować biologię w Toruniu i oczywiście pierwszy rok popłynąłem ostro. Zabawa, hulanki, jak wychodziłem w piątek, wracałem gdzieś tak o 8 w niedzielę do akademika. Z tym, że tu jest taka ważna rzecz. Jak wracałem takim na ogół chwiejnym krokiem, tak się trochę bujałem w niedzielę, to gdzieś mnie czasami tak bujnęło do tak zwanego kościoła, wtedy nie wiedziałem. Tak wszedłem do tego kościoła, pewnie była 8 rano, pierwsza msza w tym kościele. Teraz to wiem, że była msza wtedy, to patrzę, jakiś facet tam coś podnosi, ubrany, ludzie ćwiczą. Klęczenie, wstawanie, klęczenie, wstawanie. Czasami chyba to też z nimi przećwiczyłem, no, żeby tam trochę otrzeźwieć. I tak było. Nic z tego nie rozumiałem, absolutnie. I potem, potem na drugim roku tak sobie upolowałem taką dziewczynę na pracowni chyba chemicznej, to była czarna, długie wąsy, gdzieś dotąd. A było ich 80, ja byłem jeden na roku. Bo wtedy były takie czasy, że faceci nie studiowali biologii. To było takie zdominowane. No tak patrzę, taka czarna, czemu by nie? No i tam zacząłem oczywiście do niej tam podchodzić, już zagadywać. A no taka była dosyć na dystans. Ale umówiła się ze mną gdzieś tam w parku. Jedno spotkanie, drugie spotkanie. W końcu po tym drugim spotkaniu mówi do mnie: słuchaj, a czy ty chodzisz do kościoła? Ja mówię: nie. A czy ty znasz Jezusa? Ja mówię: a kto to jest? No słuchaj, mówię: Halinka, bo ona miała Halinkę. Halinka, mówię: słuchaj, czy ja mogę poznać tego gościa, przyprowadzić go, wypijemy piwo i co za problem? Więc ona, jak to usłyszała, to znaczy uciekła z tego spotkania, wsiadła w tramwaj i odjechała. Jej nie widziałam tydzień. Nie zrozumiałam, dlaczego ona mnie tak zostawiła. Potem się okazało, że przez ten tydzień Pan Jezus osobiście do niej przychodził i usłyszała głos, że ma wybór. Albo poświęci się temu człowiekowi takiemu jak ja, ale będzie to bolało, albo ma taki wybór wolny, że nic nie zrobi. Więc jak historia wskazuje, jest dzisiaj moją żoną, poświęciła się. Ale kochani, żeby wziąć, dostąpić sakramentu małżeństwa, to jeszcze trzeba być ochrzczonym, przyjąć pierwszą komunię, bierzmowanie. Chyba byłem ochrzczony wtedy, to chyba nawet nie wiedziałem, że byłem. No i trzeba było wszystko nadrobić. No jak można nadrobić spotkanie z Panem Bogiem i tak dalej, ale papiery musiały się zgadzać do tego sakramentu, więc w wieku 24 lat przystąpiłem do pierwszej komunii świętej i do bierzmowania. Ale tak z perspektywy czasu powiem wam szczerze, dzisiaj jak tu w tym miejscu jestem, to ja nic nie wiedziałem, co się dzieje. No komunia była i bierzmowanie. Nawet nie wiedziałem, że to jest zesłanie ducha. W ogóle nie było pojęcia. Ale papiery się zgadzały
Więc ten sakrament przyjęliśmy. No co się działo w mojej żonie, to sobie można tylko wyobrazić. Jak przyjąłem ten sakrament, zaczął się czas małżeństwa. No i oczywiście tutaj zły zaatakował. Nie ma czasu, żeby opowiadać, ale małżeństwo się, znaczy było coraz gorzej. A małżeństwo się rozpadało, mówiąc szczerze. Jakby się to małżeństwo tak rozpadało, zły atakował, no moim takim słabym punktem to było, że kochałem tak wszystkie kobiety jakoś tak szczególnie. Dzisiaj też kocham wszystkie kobiety, tylko inaczej. I wtedy Halinka gdzieś znalazła się właśnie na Sienkiewicza u jezuitów, wtedy tam ojciec Józef, poznałeś Józefa Kozłowskiego. I do mnie powiedziała, ja byłem wtedy już udręczony, awantury, kłótnie i tak dalej, ale ona przyszła do mnie i mówi, słuchaj, może byś poszedł tam do jezuitów, tam jest lądowa w Duchu Świętym. Ja nie wiem, że jak to się stało, że ja nie droczyłem z nią, mówię, pójdę, ale naprawdę byłem, no, nie chciałem tak już żyć. I poszedłem i trafiłem od razu na pogrzeństwo pogutne ojca Kozłowskiego i mówi, siadaj, klęknij. I zaczął się nade mną modlić dłuższy czas na tym nabożeństwie pokutnym. I po tym nabożeństwie ja już stamtąd nie wyszedłem do dzisiaj. I oczywiście zacząłem tą swoją formację, to się zaczęło w Olbożu, Fundament, pierwszy, drugi, trzeci tydzień, ale ciągle nie było spotkania z Panem Jezusem. To było wszystko takie, no, wypadałoby, bo wszyscy, bo trzeba, bo jak to nie pójdziesz, nie pojedziesz na rekolekcję, nie pomodli się. Powiem, że z perspektywy czasu nie robiłem tego solidnie. Tam gdzieś dzwoniłem, gadałem. Czasami mnie przyłapali gdzieś. No nie, tak było, no. Nie mogę przy Panie Jezusie mówić inaczej, mówię prawdę. Później, ale coś się zaczęło dziać pozytywnego. Oczywiście założyłem firmę, no i niestety znowu. Ja założyłem tą firmę, zobaczyłem pierwsze pieniądze po miesiącu pracy, no, to się zabawiłem znowu. Znowu zaczęło być niedobrze. Przede wszystkim zacząłem źle, traktowałem źle ludzi, swoich pracowników. I ciągle były awantury, ciągle tam ich traktowałem jak niewolników. Bardzo źle traktowałem, teraz to wiem. Wykłócałem się, wyrzucałem ich z pracy, nie płaciłem. No źle było. Ale to też działało na mnie, bo niestety podnosiło moje ciśnienie. I wpadłem w jakieś tam naciśnienie przez to. I wtedy, będąc bodajże w Olbożu, na rekolekcjach na drugim tygodniu, Jezus do mnie powiedział, żebym publicznie tam przed wszystkimi oddaj to wszystko mnie. Oddaj tą firmę, to małżeństwo, oddaj to mnie. Ja wtedy pamiętam, stałem i powiedziałem publicznie, że Panie Jezu, ja Ci oddaję firmę, ja Ci oddaję wszystko, całe małżeństwo, całe moje życie i ja Cię proszę, bądź moim szefem, ja tu będę Twoim tylko pracownikiem, a Ty rób co chcesz. Słuchajcie, od tego czasu nastąpił rozkwit firmy. Kontrahentów przybywało i zaczęło się... ten biznes był trudny i to wszystko powolutku szło, ale ja cały czas rekolekcje... ale mimo wszystko jeszcze nie... Nieraz było właśnie pytanie, czy... No, na fundamencie usłyszałem, że można chodzić 50 lat do kościoła i przyjmować Pana Jezusa i można żyć jak poganie. To usłyszałem na fundamencie. Ci wszyscy z Was, którzy byli na tym fundamencie, to wiedzą, że tak może być. Jeszcze ciągle wierzyłem w coś takiego, ponieważ mi rodzice powiedzieli, że urodziłem się w tak zwanym czepku. Ja to się tak mówię, w czepku, taki szczęściarz jesteś. No to trzymałem się też tego w tym czepku, jeszcze mi tam przypominali, no wiesz, synku w czepku urodzony, ty wiesz, wszystko ci się będzie udawać, nie? A ja mówię, no coś z tym czepkiem mi tu nie pasowało. I jeszcze tak chwiałem się, ale już jakby nie wyobrażałem sobie takiego odejścia.
Ale wtedy Jezus mówi, zaczął jeszcze bardziej myśleć, co by z tym człowiekiem zrobić, żeby goś tak postawić na nogi. No i przyszedł taki moment, kiedy zostało, przyszło powołanie, żeby być nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii. No i tam miałem 3 dni do zastanowienia się. Zastanawiałem się, jak tu teraz żyć. Kurczę, nie można raczej pogrzeszyć, no bo codziennie na mszę trzeba być w czystości i tak dalej. No, mówili nam ojcowie kościoła, że teraz staniecie się osobami publicznymi w kościele, w swojej parafii. Będziecie zanosić Jezusa w czasie mszy do chorych, do ludzi chorych w niedzielę. Ale oczywiście modliłem się do Ducha Świętego i przyjąłem to. Biskup Pękalski pobłogosławił i w tym momencie, tego 7 lat temu już minęło, jak stałem się szafarzem Eucharystii. I wydaje się, że to był takie zadziałanie Boga już takie konkretne. W każdym razie jestem tu, gdzie jestem. Jestem bardzo szczęśliwy, że spotkałem tak osobiście Jezusa, że pozwala mi się wziąć w ręce i zanosić. Teraz wiem, kto był moim czepkiem. Czepek to był Jezus. To on cały czas mnie przez swoje życie prowadził. I na zakończenie, bo w ogóle tak jak widać, jestem dojrzałym facetem, ale w tym roku obchodzę 18 urodziny. W Duchu Świętym. 18 lat temu narodziłem się, czyli jestem młody, 18 i żyć się chcę. I Bogu za to dziękuję. Chciałem też serdecznie Jezusowi podziękować za to, że pozwolił mi przyjechać do was i jestem z wami. To jest najpiękniejsze spotkanie. Jezus, wy i ja. Szczęść Boże.